kiedyś zapytano, jak to jest, żeście tak długo tu pracowali? 40 lat przepracowałem tu. No to ja w sumie 50, bo jeszcze ostatnie 7 lat tutaj przy transformacji starej wytwórni w Centrum Technologii. Centrum Technologii Audiowizualnych. To może zacznę od początku, bo to najlepiej zacząć od początku. Ja się nazywam Henryk Tas, rocznik 32 i do Wrocławia przyjechałem na wystawę Ziem Odzyskanych w 1948 roku. Ona się tu odbywała między innymi w tym miejscu. Tak. I tutaj właśnie była pierwsza wielka przebudowa tej wytwórni. To znaczy w pawilonie Czterech Kopuł powstała duża stacja transformatorowo-rozdzielcza. Jak wszedłem do wytwórni, to od razu kierownik mnie postawił na stanowisku dyżurnego stacji transformatorowej, która tu właśnie została ukończona. I zajmowałem się wszystkimi sprawami elektroenergetycznymi. Zbliżaliśmy się do końca ze studiami. Byliśmy koniec 4 czy 5 roku. I już się tak wszyscy rozglądali, że co później, co będzie z nami, co będziemy robić. To był stały temat. I powstawała właśnie wytwórnia filmów fabularnych w Wrocławiu. I stamtąd dyrektor wysłał tego typu zapotrzebowanie do szkoły, żeby 5 absolwentów, którzy chcą z tego, żeby przyjechali do Wrocławia, że dostaną mieszkanie. We Wrocławiu zacząłem pracować na planie jako asystent drugi reżyser, czy asystent? Nie, jako asystent nie. Pracowałem tutaj jako drugi reżyser, tak zwany. 2 razy. Raz przy filmie Chęcińskiego, bo oszalałem dla niej, z Gabrysią Kownacką w roli głównej i Wardejnem. To był pełnometrażowy film kinowy. Wtedy poznałem Witka Adamka, z którym się umówiłem na następne filmy, że będę robił z nim jako operatorem. Nadzór zrobiłem. To znaczy, że tutaj jest wytwórnia. To już wiedziałem na swoich pierwszych studiach, które skończyłem we Wrocławiu na polonistyce, bo interesując się filmem, a byłem na roku i z Piotkiem Łazarkiewiczem, świętej pamięci kolegą, też reżyserem, szukaliśmy tutaj różnych form, zaczepienia się, żeby być asystentem, żeby być nawet dyżurnym na planie, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Później dostaliśmy się na reżyserię, obaj akurat do szkoły katowickiej. I po Szkole Katowickiej tutaj w wytwórni pokazaliśmy, wtedy jeszcze był Andrzej Czarnecki po ASP, ten, który później zrobił Szczurołapa. Przyjechaliśmy tutaj, pokazaliśmy nasze etiudy szkolne. Tu grono starszych kolegów reżyserów i ówczesna dyrekcja to oglądała z nami. No i przyjęli nas dosyć ciepło i ponieważ w naturalny sposób byliśmy związani z Wrocławiem, bo ja już tutaj we Wrocławiu mieszkałem, no to zaczęliśmy rozmawiać, żeby pierwsze filmy przygotować właśnie tu w wytwórni. To były czasy, kiedy na tych korytarzach było jakieś, powiedzmy, 4 do 5 filmów jednocześnie robionych fabularnych w wytwórni. A jak mieli przerwę między fabułami, to robili przez uprzejmość, tak na zasadzie, że no niech, żeby nie było przez to, i robili godziny telewizyjne. Bo wtedy był taki przepis, żeby zrobić debiut kinowy, trzeba było wcześniej zrobić godzinę telewizyjną. I moja współpraca z wytwórnią we Wrocławiu zaczęła się od filmu, który tu zrobiłem, godzinę telewizyjną, to się nazywało Powinowactwo. Dla mnie fascynującym jest jednak wspomnienie tego, co tutaj było. Pewien mój własny, prywatny kult tej wytwórni, ponieważ właściwie od początku każdą rzecz w tych halach zdjęciowych lubię. Lubię jej zapach, który jest dość specyficzny, a jednak dla mnie jest takim wyzwalaczem jakichś widm dawnych reżyserów i dawnych aktorów. Jakoś właściwie pewnie dlatego, że ja jeszcze miałam szczęście pracować z wieloma starszymi pracownikami, z wieloma starymi mistrzami każdej branży filmowej, ze starymi reżyserami również, ale kierownikami budowy dekoracji, stolarzami, malarzami, patyniarzami, ludźmi, którzy rzeczywiście pracowali przy
przy scenografii całe lata, to gdzieś tam te opowieści wydają mi się również moją historią. Razem z kolegą, który nazywa się Czarek Harasymowicz, a był wtedy aktorem w Teatrze Polskim, przyszliśmy do wytwórni, dopadliśmy biednego Wieśka Zanieckiego, powiedzieliśmy: dzień dobry, ja bym chciał być asystentem, a Czarek powiedział: dzień dobry, a ja bym chciał grać w filmie. No i tak się stało, że Czarek zagrał główną rolę w jego sezonie Zamarzanty, a ja byłem jego asystentem reżysera i tak się zaczęło. Z chwilą, kiedy ja zacząłem tam realizować filmy, oni byli przygotowani do 4 tytułów rocznie. Więc jak się tam wpychało jakiś film telewizyjny, to już były kłopoty, ale za chwilę do tego dojdę. Natomiast ja, będąc członkiem ekipy na Spartakiadę Szkół Artystycznych Sportową w 65 czy 6 roku, już nie pomnę, znalazłem się we Wrocławiu. I wtedy wykorzystałem ten czas w przerwach, bo w koszykówkę grałem z drużyną naszej uczelni. Pojechałem na wystawową właśnie zorientować się, co i jak. Miałem legitymację szkoły filmowej, także portier mnie wpuścił. I to, co mnie najbardziej zachwyciło, to to, że tam jest hotel. To jest jakiś ideał pracy, myślę sobie, bo w kapciach można iść do roboty. Na zdjęcia w atelier, w studio, prawda? W kapciach do montażowni, bo jest tuż obok. Nigdzie, a znałem już Łódź i znałem Warszawę, tego typu warunków nie było. To był taki klimat, że fakt, że mieszkaliśmy tutaj, że tu były pokoje, gdzie spaliśmy, gdzie można było wyjść. Nie wszyscy spali tutaj, ale reżyserzy, aktorzy tego tu spali. Także stąd można było zejść na dół, na halę i od razu w zdjęciach, w piżamie nawet robić. Jak przyjechałem, okazało się, że pół roku wcześniej zlikwidowano ten hotel. I to był mój pierwszy zawód. Przyjechaliśmy tutaj, przyjął nas w ogóle dyrektor, którym był wówczas dysponentem, był Mincer, a dyrektorem był Marceli Nowak. Polski Żyd, który przed wojną był restauratorem i hotelarzem z Łodzi. On wynalazł te obiekty, pawilon czterech kopuł, pawilon prostokątny, jak się to kiedyś nazywało, w czasie wystawy ziem odzyskanych, więc nie wiadomo, co z tym zrobić. No i wtedy specjalne posiedzenie Rady Ministrów odbyło się, która uchwałą przekazała te obiekty powystawowe kinematografii. No i on był tutaj tym dyrektorem i on ściągał ludzi różnych tam z tych wszystkich wytwórni, o których powiedziałem wcześniej. Ściągał tych ludzi do Wrocławia i oni tutaj przyjeżdżali i to była taka ogromna zbieranina i bardzo taka z różnych powodów ci ludzie tutaj jechali. We Wrocławiu znalazłem się, tak jak mówiłem wcześniej, w 1955 roku po to, żeby pobrać nauki. Interesowała mnie chemia, w związku z tym trafiłem do technikum chemicznego na Skwierzyńskiej. No, zadzwonił do mnie kolega, mówi: słuchaj, w wytwórni filmów fabularnych będzie wolne stanowisko asystenta operatora kamery. Ktoś, kto pracuje przy kamerze. A ty na tym sprzęcie się znasz, bo robisz tam zdjęcia na Politechnice i w Akademii. Jak tylko to usłyszę, mówię: tak, możesz mi tam zaanonsować. Przyjmował mnie, świętej pamięci, znakomity specjalista i gość jako taki. Nazywał się inżynier Jerzy Sankowski. Spec od optyki, techniki. Jego pomysłami można było obdzielić pół świata, można by powiedzieć. No i on mnie przyjął do wytwórni i mówi: ty, jak ty myślisz, że pójdziesz od razu do filmu, to ty sobie wybij z głowy. Musisz najpierw poznać sprzęt. Pójdziesz do warsztatu, będziesz czyścił kasety, przeglądał obiektywy, czyścił kamery. Dowiesz się wszystkiego, co można robić.
No i tak przesiedziałem rok, aż w końcu jest telefon. Potrzebny jest człowiek do pracy przy filmie. To się nazywało Dwa żebra Adama. Przyjeżdżali tu różni aktorzy, znani tego, pokazywali się na mieście, fama po mieście, że tu jest wytwórnia, że coś się tutaj robi, że zaczął się robić coś taki, szumek taki, zainteresowanie tym, że tego, że a to przyjechał Dymsza, bo on tutaj coś grał, a to przyjechała Lidia Wysocka, bo grała tu, już też nie pamiętam co. W każdym razie, że to były jakby taki odzew był na mieście, że tu się coś dzieje, że przyjeżdżają artyści znani. Z tego więc to miało taki pozytywny, a jednocześnie wszyscy ludzie, którzy byli potrzebni do produkcji, a więc ekipa, która składa się przede wszystkim z elektryków, którzy mieli park oświetleniowy i uruchomić te oświetlenie, oświetlić taką scenę, jak my tutaj mamy w tej chwili. To był kol, to było roboty pół dnia. Trzeba było gdzieś te straszliwe kilogramy tych reflektorów ogromnych, to wszystko dźwigać, gdzieś stawiać. Ludzie byli cywile, brani z ulicy i przyuczani. Dopiero to wszystko powstawało na oczach. Wytwórnia miała zdolność produkcyjną, trzy filmy jednocześnie w zdjęciach. Jak doszedł czwarty film, to z tak zwanej łapanki ja dostawałem się do ekipy zdjęciowej. I taką pierwszą ekipą to był ósmy dzień tygodnia Aleksandra Forda. To wszystko powstawało na oczach. To wszystko się ucierało, robiło, rosły ambicje. Później były Lotna, później był Popiół i Diament. Snobizm, który grał tutaj bardzo wielką rolę w tym, że w tym kontakcie z miastem, że to było to osiedlisko, to Hollywood. Hasa, Wspólny pokój, Lenartowicza, Późne popołudnie, Czerwone i Złote. A to Hollywood to było takie bardzo paździerzowe, wiecie, takie bardzo to było takie prymitywne wszystko. Oj, historia kina wręcz. Historia naszego kina, jakby nie było... Tworzonego tu we Wrocławiu. Generalnie rzecz biorąc, obsługiwałem 500 filmów, które to były robione w tej wytwórni. Ale nieprymitywna był zapał i te ambicje, że oni chcieli, że pracować, jak reżyser powiedział, że pracujemy do godziny dzisiaj, do godziny 8, bo musimy to zrobić. Wszyscy bez dyskusji, to w ogóle wszystko, każdy, w ogóle każdy, myśmy kręcili po nocach. Jak się robiło zdjęcia przez 10-12, a nawet tu bywały takie, przy takim jednym filmie, przepraszam, czy tu biją, robiliśmy zdjęcia 24 godziny. Z tego względu, że... Szczepański, Kulej. Tak, tak, że oni musieli gdzieś tam wyjechać. I trzeba było zrobić. No, Marek Piwowski mówi, kochani, ja wam postawię wódeczkę, ale zróbmy to, zostańmy. Proszę was. No i żeśmy wykonali to, zostali. Często rodziny miały do nas pretensje, że siedzimy w tej wytwórni. I do dzisiaj mi się jeszcze ta wytwórnia śni. Odbija. Przychodziłem, tu się dobrze czułem. Bo to było te, to nie, że szedł do pracy i mam kamień w żołądku. O Jezu, znowu spojrzę na tego kierownika, tam na kogoś. Nie, to Jezu mnie. Tu się szło po prostu z radością. Bo będzie właśnie coś nowego, się człowiek czegoś nowego dowiadywał. Nowych ludzi, nowy film przyjeżdżał, nowi reżyserzy. Patrzę, Janusz Zaorski, tutaj jeszcze Piwowarski. Tu jakieś szaleństwa dzieją się. Tak to zawsze przy produkcji. Także to tak to było. I żałuję, że tego już nigdy nie przeżyję. Zakończenie zdjęć. Wynajmowaliśmy statek i Odrą żeśmy sobie pływali. Była cała nasza ekipa.
Nikt w knajpie z sąsiedniego stolika się do nas nie dosiadał i tam bzia, bzia, bzia gadał. Byliśmy sami, bawiliśmy się, tańczyliśmy i tak dalej. Niestety pewien elektryk przeholował i spadł do wody, ciała nie odnaleziono. I wtedy dyrektor musiał zakazać tego typu spraw, więc skończyło się smutno, ale tego nie było ani w Warszawie, ani w Łodzi. Zasługa tego dyrektora Nowaka, którą mu nikt nigdy nie zapomni z tych wszystkich, którzy towarzyszyli temu procesowi powstawania tej wytwórni, że on był świetnym gospodarzem. On wytworzył taki klimat, że on, jak powiedziałem, że on zaczynał dzień od tego, że szedł korytarzem takim, to był ten taki długi reprezentacyjny korytarz tu na piętrze. Pojawiał tam zawsze rano na końcu tego korytarza i tak się toczył tym swoim kroczkiem takim. Szedł i tak tutaj zobaczył, czy klamka jest wyczyszczona, czy nie ma. To był taki pedant. On jako restaurator postarał się o to, żeby bar, który tutaj otworzono, żeby prowadziła profesjonalna osoba, to znaczy, żeby ona umiała robić śledzia w oleju, bo on to bardzo lubił. My też byliśmy dopieszczani, nas się pytano, pani Wacia słynna, przygotowująca śniadania w wytwórni, bo z hotelu żeśmy jeździli rano i jedliśmy śniadanie w wytwórni. Dopiero potem się jeździło na zdjęcia, bądź były one na hali zaaranżowane. To, słuchajcie, to są rzeczy zabawne, ale wierzcie, że to było to kleiwo. To była ta jakby sprawa, która łączyła tych ludzi. Przy tych wszystkich paranojach naokoło, ta wytwórnia to był dom. To było tak, że je się domową zupę pomidorową, prawda? Pani Wacia robi jajecznicę, tak jak babcia to robiła. Ludzie uśmiechnięci, witający się ze sobą. Ja nie miałem poczucia, że ja wchodzę do urzędu, do biura, nie daj Boże do fabryki. To wszystko było w zupełnie innych sosach, bardzo ludzkich, przyjacielskich. Dom. To był dom. W pewnym sensie dla mnie to był dom. Ta wytwórnia została założona w celach propagandowych, żeby pokazać, że na ziemiach odzyskanych mamy wytwórnię, a wiadomo, co powiedział Lenin, film najważniejszą ze sztuk. Więc nie patrząc na koszty, stworzono tutaj wytwórnię. Film przeciętnie kosztował 10-15 milionów złotych w tamtych czasach. Więc państwo poza tym, wiadomo, kto daje pieniądze? Rząd rządził, a kierowała partia, więc musiał być po linii i na bazie zgodny z linią partii. Kto daje pieniądze, ten wymaga, tak, jak ten to mówi wymaga. Się teraz. Sponsor mówi, a to i to daje, więc... Przede wszystkim reżyserzy musieli się dobrze nagimnastykować, żeby tak opowiedzieć na taśmie filmowej to, co jest napisane w scenariuszu, żeby cenzura. Nie dopowiedzieć czegoś, żeby... Cenzur nie żeby nagle cenzura ciach, się wyciął i traciło sens. Kręciliśmy lotną, Andrzej Wajda kręcił lotną według Żukrowskiego na poligonie pod Zegrzem. I po nakręceniu paru dni zdjęciowych materiał szedł do wywołania do WFD w Warszawie. A później myśmy mieli wolne dwa dni, bo reżyser jechał z filmem, tam już trochę podmontowanym do Komitetu Centralnego. I tam sam Gomułka oglądał ten film i wskazywał, czego nie można pokazać, razem z Jaruzelskim, który był wtedy ministrem obrony narodowej. Kopia była już gotowa, na kolaudację mamy jechać do ministerstwa. I tu było zawsze bardzo ważne, czy kabiniarze, którzy cały czas siedzieli i pracowali z nami, czy wyświetlą taki przed pokazem napis, bo mieli taki swój, tylko niektórym filmom dawali, że życzą dobrej kolaudacji. Oni byli pierwszymi oceniającymi
film. Oni tu siedzieli przecież całymi dniami, bo to dubel, sklejki, cofnąć. Oni to już znali wszystko na pamięć, więc oni się rzeczywiście byli wprowadzeni w temat i to był taki zawsze dobry znak. Przy zawieszeniu udało mi się takie od nich takie błogosławieństwo na tą kolaudację w Warszawie dostałem. To, co się produkuje, kręci tu w wytwórni, na przykład we Wrocławiu, to żeby do tego dojść, co oni tam robią, to musieli przez te wszystkie drogi ta kontrola dotrzeć tu do nas. I to pozwoliło na pewną swobodę reżyserom. Twórcom po prostu. Tak. Mieli swobodniejszą rękę w działaniach. Po prostu zanim z Warszawy przyjechała kontrola lub obejrzeli materiały, które zostały wykonane, upływał pewien czas i jak gdyby ten czas powodował, że oni miękli i mieli większe realizatorzy tu we Wrocławiu, mieli większe możliwości. Czuliśmy się tam swobodnie, że nie było tego skrępowania w Łodzi, to był już kolos jak na tamte warunki. Nigdy nie było wiadomo, kto kabluje, kto donosi, prawda? Ludzie bardzo się pilnowali, co mówią, nie tylko przed kamerą, ale też i, że tak powiem, poza planem. W Warszawie wszystko ginie, bo jest tyle rozmaitych historii rangi państwowej, w sensie politycznym, kulturalnym, artystycznym, że też jest się po prostu mrówką w mrowisku. A Wrocław był inny. I ja nawet kiedyś użyłem takiego porównania, że tam gdzieś ten strach, który być może w nas był, można było wepchnąć za jakieś szczelnie zamknięte drzwi, że człowiek czuł się prawdziwie wolny. O, a to w tworzeniu to jest warunek sine qua non. Ja dopiero potem to wiedziałem, na sobie też sprawdziłem, że przychodzą nowe pomysły, że ma się odwagę proponować rzeczy, które... Kto inny powie, wiesz co, bo może nam wytną, a po co mieć kłopoty i tak dalej. Warszawa jest hen daleko. Nie było autostrad, nie było tych, telefony działały, nie działały, różnie to było. I mieliśmy zawsze te dwa dni ewentualnie luzu, już nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś na nas nie napisał donosu, to można było zmieniać sceny, można było zmieniać dialog, zanim to tam dotarło, zanim tam zanalizowali sytuację, to już często był materiał nakręcony. A jak już był nakręcony, no to już było najważniejsze, bo później czy czekał, czy cenzura się wtrącała, ale był. Debiutanci, którzy chcą się pokazać z różnych stron, łamali pewne tabu również i cenzuralne, że wszyscy debiutanci, przecież kino Niepokoju Moralnego, iż tam Wodzirej był robiony, przecież Kung Fu robił, Janusz Kijowski i tak dalej, więc głośne filmy z końca lat 70. Właśnie dlatego, że my zapominaliśmy, że to jest urząd, że jest cenzura, tylko chcieliśmy jak najlepiej zrobić film, żeby były prawdziwe konflikty, a nie udawane, powierzchowne, naskórkowe, żeby ludzie skakali sobie, żeby o coś walczyli, żeby te filmy były gorące. I właśnie to było to miejsce, gdzie mogliśmy w ten sposób siebie wyrażać. A w Warszawie jednak ta kontrola często była bardzo, bardzo blisko i szybciej działali. Czyli była założona w celach propagandowych, za co służyć antypropagandzie komunistycznej. Było to rzeczywiście produkcja, to była, jeśli chodzi o zakwaterowanie ekipy, aktorów, droższa, ale też przyjeżdżali tutaj chętnie, bo byli też... aktorzy i twórcy wyjęci z codzienności, z tego, że dom, dziecko, ma katar, no tak, tak. Tylko byli skupieni na tym, co się tutaj dzieje i to tworzyło tę właśnie atmosferę takiej współpracy i też między właśnie ekipami. To nie było coś takiego, że my tu sobie robimy, nie pokazujemy nikomu nie pomożemy, bo to chodziło o to, żeby była taka jedność marki. To znaczy, że wyprodukowano ten film tutaj. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich filmów. Nasze szczęście starej wytwórni filmów fabularnych skończyło się w pierwszych latach 90., gdzie państwo odeszło od produkcji filmowej, od sponsorowania, więc tu zaczęła
już powstawać degrengulada. Jak powiedziałem, dlaczego powstała ta wytwórnia, ze względów propagandowych, a później dla nas to była okoliczność sprzyjająca, to później nagle za wolnej Polski, czy jak nastąpił czas sklepikarstwa w myśleniu o sztuce, takiego prymitywnego menkartynizmu, to nagle się okazało, że to jest za droga impreza robić filmy we Wrocławiu. Nie była już potrzebna ta propaganda pod tytułem, że mamy tutaj najważniejszą rzecz sztuk w prapiastowskim Wrocławiu. I zaczęła się agonia wtedy wytwórni. Nie było ważne, że są reżyserzy, nie było ważne, że są ludzie, wspaniali fachowcy. Okazuje się, że to nie jest nieważne, bo jest szybki grosz najważniejszy. Przez chwilę we Wrocławiu produkowano teatry, że te moce produkcyjne i tak dalej, żeby nie było przestoju, żeby coś spróbować z tym zrobić. Niestety to się nie powiodło, bo też ilość tych teatrów zaczęła potem gwałtownie maleć. A co tu dużo mówić? Gwiazdy są najważniejsze. Gwiazdy były zazwyczaj w Warszawie albo w Krakowie, w Teatrze Starym, prawda? Więc tutaj we Wrocławiu te starsze pokolenie powoli zaczęło odchodzić. No i w związku z tym zaczęła ta wytwórnia upadać. No i to jest dla mnie przykre. Aż w tej wytwórni, tak właściwie to później było przez długie lata, to były te wszystkie biura dawne produkcyjne wynajmowane przypadkowym kompletnie firmą, bardzo luźno związanym w ogóle z filmem, jakieś reklamowe filmy. Właściwie nie wiem, a jakiś czas tutaj się Wacek Film jeszcze miał siedzibę, bronili się jak długo mogli. ABM do dzisiaj się broni, agencja aktorska, ale już nie było produkcji. Produkcje już właściwie wytwórni ustały. No i to było wiadomo, że wtedy to już się zaczynają złe czasy. Już, jak już ciekł dach, to już ciekł, to już się naprawiało, że się miskę podstawiało na korytarzu. No jak można było tutaj coś robić? Jak przyjechał Spielberg, to ja myślę, że nie zapraszajcie go, bo to jest wstyd. Te łazienki z kaflami z lat 60., które w połowie już odpadły, woda raz cieknie, raz nie cieknie. Przecież to wstyd. W tamtych latach, 54 do 95, to było u nas to 500 pracowników. Ja odszedłem z tej wytwórni z żalem na wcześniejszą kuroniowską emeryturę, ale w 2009 roku zaproszono mnie tu, bo była przebudowa starej wytwórni w Centrum Technologii Audiowizualnych, a ja znałem cały układ energetyczny wytwórni, więc przez 7 lat tutaj pracowałem na pełnym etacie. Tutaj urządzono mi 80-lecie i no, trzeba było już odejść na emerytury. Prawdziwą bez pracy. Zostawiając kolegom młodszym to, co myśmy tutaj dawniej i obecnie zrobili. I po tym okresie mówię smuty, jak to mówią Rosjanie, czy kompletnego upadku wszelkich wartości, przyszłości, jakichkolwiek działań, to tu jest, zaczyna się znowu wiertek, pik, jakiś pik, coś pika, coś może będzie. Lata zmiany nazwy, czy moment zmiany nazwy z tej starej nazwy Wytwórnia Filmów Fabularnych na Centrum Technologii Audiowizualnych było związane z projektami, żeby z tego miejsca zrobić miejsce, które będzie doganiało światową technologię. Przeżyłem zmianę nazwy z wytwórni na CETA. Nie wiem, czy to CETA, CETA. Mi jest trochę żal, szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że ta nazwa Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu miała już swoją wartość w świecie filmowym, tym europejskim. I no tutaj jakby duże starania idą i duża inwestycja i to powoli zaczyna przynosić efekty, że już zaczynamy coraz bardziej pamiętać, że to nie wytwórnia CETA, no ale to jest tworzenie nowej nazwy, nie wiem czy... Może trochę szkoda tej starej.
dzisiaj patrzymy już na to troszeczkę inaczej, bo trochę więcej osób przyzwyczaiło się do tej nazwy, ale oczywiście no, nie była to szczęśliwa myśl, żeby coś, co miało wtedy ponad 50-letnią tradycję, nagle zamienić na zupełnie coś nieznanego. Do tej pory często zdarza się, że ludzie słysząc nazwę CETA zupełnie nie wiedzą, jaka instytucja się za tym kryje. I często nie wiedzą też, że to jest właściwie firma, która stała się spadkobiercą wytwórni dawnej. Wytwórnia przez wiele lat swojej działalności no, zbudowała kawał niesamowitej historii. Wszyscy dotychczas pamiętają to miejsce i czasami jak widzę, że ktoś nie łapie nowej nazwy, to wolę sobie jeszcze raz powiedzieć, że to wytwórnia, była wytwórnia. To wtedy wszyscy od razu już wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Cóż, wtedy wydawało się, że to, co nadejdzie, to będzie jakaś fantastyczna, technologiczna przyszłość, która pomoże wszystkim. Pomoże scenografom, pomoże operatorom, zmieni aktora i jego sposób gry. Z tych czasów pochodzi Blue Box, który nieopodal nas w tej chwili stoi. Cała technologia, której fragmenty tylko widać tutaj za moimi plecami. Nie do końca to się sprawdziło. Rzeczywiście myślę, że było bardzo wiele dobrych chęci, bardzo wiele pewnych nieprzemyślanych kroków, które nastąpiły. Myślę, że w bardzo zamożnym kraju takie macanie i próbowanie, w jaką stronę pójść, miałoby mniej groźne skutki. Natomiast rzeczywiście tutaj te lata takiego przemianowania i takie bardzo dynamiczne lata rzeczywiście znowu tak troszkę utrąciły produkcję filmową. Tak naprawdę CETA wybrnęła z bardzo trudnego, ślepego zaułka, którym były i lata 90. i ta zapaść polskiego kina i potem właśnie ta zmiana decyzji, zmiana również jakby zakresu budynku, dlatego że oddano montażownię, oddano tak zwany pawilon czterech kopuł do Ministerstwa Kultury. On jest w tej chwili obiektem muzealnym i jest tam w nim po prostu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale czas pokazał, że w tej chwili bardzo brakuje tego miejsca, tej przestrzeni na jednak coraz częściej trafiające tutaj duże produkcje filmowe. Myślę, że CETA po prostu buduje swoją historię na nowo i tego jej życzę, żeby jak najwięcej produkcji związanych z jej nową właściwością po prostu powstało. A mam tu na myśli działalność taką mocno animacyjną, związaną z green screenem, może z basenem, może z innymi jeszcze rzeczami, ale jednak w takim cyfrowym podejściu. Kiedy przyjeżdża do nas na przykład Alan Starski, wybitny scenograf, który przez kilka dni spędza czas, swój czas na to, żeby popracować z młodymi ludźmi. Pokazać im, jak pracuje się z reżyserem, jaka jest rola scenografa. Jak on pracował z Wajdą, ze Spielbergiem. Co się wydarzyło, co mu się udało, gdzie się przewrócił. Na co powinien zwrócić uwagę adept sztuki filmowej. W związku z tym te nazwiska nam bardzo pomagają. One przekazują przede wszystkim doświadczenie i pokazują młodym adeptom sztuki filmowej, na co powinni zwrócić uwagę, a to do nich mówią praktycy. Tutaj dzisiaj my nie tylko mamy filmowców, ale także mamy artystów audiowizualnych, multimedialnych, czyli właściwie wszystko to, co wiąże się z obrazem, wiąże się z dźwiękiem. Każdy z tych twórców może znaleźć tutaj swoje miejsce. Tu za moimi plecami można zobaczyć jeden z kadrów do filmu Loving Vincent, czyli Twój Vincent. Właściwie jeden dziś z najważniejszych naszych projektów, które realizowaliśmy. Obserwuję teraz, że wraca do życia. To znaczy już tak, po pierwsze przestał cieknąć dach. Pojawił się sprzęt, pojawili się ludzie i krok po kroczku, nie że ruszyła już produkcja, tak jak kiedyś, bo to jest daleka droga. Niedawno zdjęcia robił Lech Majewski do filmu Brigitte Bardot Cudowna. Kolejny projekt filmowy, którym razem robiliśmy. Nie tak dawno swój drugi film wspólnie z nami zrobił Jan Jakub Kolski, czyli film
ułaskawienie. Każdy z tych filmów jest inny. Michał Rosa realizował tutaj u nas Szczęście Świata. Dlaczego? Dlatego, że był to ten film, w którym można było w tym studiu u nas zbudować tradycyjną scenografię. Ten film był właściwie w całości nakręcony tutaj w tym studio filmowym. Mamy świetne zdjęcie i możemy pokazać, że właściwie niezależnie od tego, czy chcesz realizować tutaj projekty z wykorzystaniem tradycyjnych metod, zastawki, poustawiania tego wszystkiego w studiu filmowym. Czy chcesz realizować to z wykorzystaniem najnowszych technologii i potem w postprodukcji wykazać się, proszę bardzo, 330 metrów kwadratowych zielonego tła jest do twojej dyspozycji. W związku z tym, w zależności od tego, jaki kto ma pomysł artystyczny, myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie zrealizować to. To jest też dobrze, że to po prostu coś jest, że postprodukcja może być, że animacja komputerowa, że wspaniałe są na przykład wystawy robione przez nasze znakomite scenografki, kostiumolożki z Marysią Dufek na czele, że możemy zobaczyć z lalki, och, to w tej sukni grała Beata Tyszkiewicz. Niesamowite, to ona była, tak. Ale też i na Srebrnym Globie, w wybitnym filmie nieukończonym Andrzeja Żuławskiego. Jakby kosmonautów, stroje, skafandry i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe. Bo te miejsca rzeczywiście, jak się po nich przejdzie, pospaceruje magazyn kostiumów, w którym jest 16 tysięcy kostiumów i ten specyficzny zapach tych 60 paru lat tego filmu, kostiumów, w których grali najwięksi polscy aktorzy, ponad setka odrestaurowanych kostiumów, Beaty Tyszkiewicz z lalki, Sami swoi, Czterej pancerni i pies, Wielki Szu, no można by tutaj wymieniać. I to wydaje mi się, że to, co nas odróżnia, to właśnie od tych nowoczesnych studiów szklano-aluminiowych bez ducha do miejsca, w którym ten duch filmowy jest. Wystarczyło, że otworzyliśmy nawet biuro tutaj w tym miejscu i po prostu taki wydźwięk, który poszedł do ludzi, jest niesamowity. Wszyscy pamiętają wytwórnię. Dużo osób wie, że Centrum Technologii Audiowizualnych cały czas działa prężnie, że tutaj powstało Loving Vincent na przykład częściowo. I dla nas prestiż, jakby, który powstał na kanwie możliwości tutaj wynajmu, no to jest niesamowity. Ja lubię się tym naprawdę pochwalić, że tutaj jesteśmy w tym miejscu i mamy ogromną bliskość tego, że możemy tutaj też część swoich rzeczy realizować. Przyjeżdża mój operator też z Wrocławia, który mieszka w Holandii i pracuje głównie za granicą. On tu wchodzi, bo ogląda stare zdjęcia na korytarzu, jest wzruszony, jaka w tych murach jest, mówi, potencja dobrej energii i jakości, która zobowiązuje. Bo nie można by udawać, że przed nami tu nie było tylu świetnych reżyserów i wymyślali takie ujęcia i takie sceny, że no nie można być głupszym, trzeba się im przynajmniej dorównać. Największe wyzwania CETY to są takie, żeby znowu wytwórnia żyła, czyli żeby filmowcy chcieli tutaj robić filmy. Żeby na nowo powstała postprodukcja, czyli możliwości montażu elektronicznego, możliwości związane z przygotowaniem końcowym filmu, czyli montaż, udźwiękowienie, efekty specjalne i tak dalej. I w tę stronę wydaje mi się, że idzie wytwórnia, ale także, żeby można było właśnie kręcić filmy, te, które wymagają tego, czyli kostiumowe, na przykład tak jak ten mój, właśnie w tych wielkich halach. I do tego myślę, że nowa dyrekcja zmierza bez żadnej podliżuchy, ale wydaje mi się, że oni to rozumieją, że wreszcie ci zarządzający wytwórnią rozumieją, na czym polega nowoczesność współczesnych takich centrów technologicznych czy wytwórni filmowych. Jestem przekonany, że w każdym filmie teraz będzie potrzebna animacja komputerowa, bo nie będziemy czekali, aż tam coś się zmieni, tylko to wymarzymy, albo coś dorysujemy, albo coś w inny sposób znajdzie się w kadrze filmowym. Więc ci ludzie specjalizujący się w tych grafikach i tak dalej, zawsze będą mieli miejsce i zawsze ten Wrocław może dać im pracę. Natomiast co dalej? Trudno mi powiedzieć, bo
nie jestem wernychorą na tyle, żeby przewidzieć, jak losy świata się potoczą. Życzyłbym secie setę, czyli żebyśmy mogli jeszcze, no ja pewnie nie, ale żebyście wy mogli stulecie Cety obchodzić i świętować jej znaczenie, wielkość, znaczenie dla kina polskiego.